Szczęść Boże, witajcie. Mamy dzisiaj sobotę, 10 lutego. Posłuchajcie fragmentu z pierwszej Księgi Królewskiej. Jeroboam pomyślał sobie tak. W tych warunkach władza królewska może powrócić do rodu Dawida. Bo jeżeli ten lud będzie chodził na składanie ofiar do świątyni Pana, to zechce wrócić do swego pana, Roboama, króla Judy, i wskutek tego mogą mnie zabić i wrócić do króla Judy, Roboama. Dlatego po zastanowieniu się król sporządził dwa złote cielce i ogłosił ludowi. Zbyteczne jest, abyście chodzili do Jerozolimy. Izraelu, oto Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. Postawił zatem jednego w Betel, a drugiego umieścił w Dan. To oczywiście doprowadziło do grzechu, bo lud poszedł do jednego do Betel, do drugiego aż do Dan. Ponadto urządził przybytki na wyżynach oraz mianował spośród zwykłego ludu kapłanów, którzy nie byli lewitami. Następnie Jeroboam ustanowił święto w 8 miesiącu, 15 dnia tego miesiąca, naśladując święto obchodzone w Judzie, oraz sam przystąpił do ołtarza. Tak uczynił w Betel, składając krwawą ofiarę cielcom, które sporządził, i ustanowił w Betel kapłanów wyżyn, które urządził. Jeroboam nie zawrócił ze swej złej drogi, lecz przeciwnie. Mianował kapłanów wyżyn spośród zwykłego ludu. Kto tylko chciał, tego wprowadzał na urząd, tak iż stawał się kapłanem wyżyn. Takie postępowanie stało się dla rodu Jeroboama sposobnością do grzechu i powodem usunięcia go i zgładzenia z powierzchni ziemi. Jeroboam był tym, który wziął aż 10 części z królestwa Salomona, a jednocześnie jest postrzegany jako symbol bałwochwalstwa. Dlaczego? Bo z ludzkiego pomysłu stworzył religię, która nie pozwalała Izraelitom wędrować do świątyni, tam gdzie mieszkał prawdziwy Bóg. Ustanowił swoich kapłanów, ustanowił swoje reguły religijne. Po ludzku bardzo dobrze kombinował, ale niestety nie było to zgodne z wolą Bożą. My też możemy popadać w takie niebezpieczeństwo. Tutaj trzeba być bardzo uważnym, bardzo ostrożnym, bardzo wyczulonym. Co w mojej pobożności, w mojej religijności jest od Boga, a co jest moim własnym pomysłem? Może nawet wydawać się lepszym, bardziej zgrabnym, piękniejszym, ale jednak tylko mój. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Dobrego dnia. Szczęść Boże.